się plany mu krzyżowały jak marszałkowska z alejami, jak z choinki igły opadły na dywanie. No to są zawsze duże wyzwania, praca z tekstem Doroty Masłowskiej, dlatego że on jest sam w sobie już tak kompletny i tak, można powiedzieć, idealny, że jak to się mówi, najważniejsze, żeby tego nie zniszczyć na scenie. No i tu jest potrzebne wyczucie. Czyli to jest wyzwanie z jednej strony, a z drugiej strony duża przyjemność pracy z dobrym tekstem. Aneta też dawała radę. Ale tamta była z innej klasy, grała w innej lidze. Jakby to powiedzieć, tamta to Lewandowski. Aneta, dzieciak, która w koszulce, na której Lewandowski pisze, na podwórku mściwie ciśnie, fantazjując, jak to kiedyś pokaże jeszcze wszystkim. Ale była zgrabna, ładna z twarzy i emanowała swoistym anetyzmem. Nigdy nie pamiętał, co studiowała. Gastronomię. Czy tę? Dietetykę. Aha. W wyższej szkole? Czegoś imienia. Ogólnie była z Radzynia, ale pracowała w galerii. Tak się zresztą poznali. No to jest taka właściwie dla mnie to jest taka struktura postinternetowa. Rzeczywiście jest jakby bardzo dużo warstw, ale właściwie to nie przypomina takiego przekroju jak przez tort, tylko jest to bardzo taki układ dla mnie przestrzenny i on rozwija się w różnych kierunkach i wtedy też się to łączy, te asocjacje, z tych asocjacji powstają jakby nowe znaczenia, co jest bardzo charakterystyczne dla niej i które mam jakby wielkie uwielbienie dla jego języka i pisarstwa, to, że w jednym zdaniu, w zależności o tym, jak się go interpretuje, jak się go zaakcentuje, jaki rytm się nada na to zdanie, to ono w różnych przestrzeniach zaczyna się wyrażać i ma różne znaczenia. I teraz jakby cała ta praca z tym tekstem polega tak, żeby nie przesadzić z jedną interpretacją, tylko żeby zachować jakby taką wieloznaczność asocjacyjną tych zdań, pojedynczych nawet zdań. Ciągle jątrzyło się centrum. Maciej w lusterku nowego Volvo obserwował swoją twarz tracącą jędrność. Ostrość gubiącą w obrzmieniach, poluzowaniach, opuchnięciach. Jest gruby! I mega brzydki! Odradzam apkę. Demit! No rzeczywiście przez język przebrnąć, inscenizując Masłowską, to jest wielki wyczyn dla wszystkich, nie tylko dla reżysera, ale dla wszystkich. To jest rzeczywiście bardzo mocny partner, którego nie ma szans lekceważyć i trzeba najpierw stanąć na równym poziomie i później dopiero wtedy można dalej z tym tekstem grać. Jak to, Paweł? Za zadanie domowe. Jakie zadanie? Opisz swoją choinkę. No to powiedz pani, że my na święta byliśmy w Kambodży. Ale ona pytała po co? Co jej powiedziałeś? Zmienić kontekst, odciąć się od Polski, odpocząć. Ty dokąd? Znowu do niej? No co ty? Tata, zobacz, przyszedłem do kolejnego levelu. No się, nie mam teraz czasu. Mam spotkanie z Leną. Z Leną? Cześć. No dobre. Tania ściema, chyba cię opuściła wena. Czemu nie powiesz, że jedziesz tam do niej? Ale ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Wylajkuję wszystko, co zapostujesz. Kto? W przeciwieństwie do innych spektakli, w przeciwieństwie nawet do Między Nami Dobrze Jest, tutaj rzeczywiście dostaję widz, mam, wydaje mi się, taką dosyć dużą energetyczną dawkę, bo ten tekst strasznie pędzi, strasznie dużo się dzieje na scenie, są piosenki i muzyka i te wideo i tak dalej, czyli jakaś refleksja chyba ma szansę przyjść dopiero po spektaklu, a nie w trakcie, to jest taka piguła, którą trzeba przetrawić, tak mi się wydaje. No co? No właśnie! Czemu tak mi tu stoisz? Jak się na mnie zimnie patrzysz? Ty tak patrzę na ciebie, jak siedzisz na tapczanie. Wiesz, że biorę swą katanę i zakrywasz twarz dłoniami. W płaszczu do pracy już ubrana siedzisz w Himalajach swego wiecznego prania, jak jakieś jedź załamane. Obok cudy Jana Pawła się walają, które ci podarowałem, nawet nie rozpakowane. To, co naprawdę nas może jakby pchnąć do przodu, też w relacjach międzyludzkich i w ogóle jakby też nas podnieść jakby ludzko w takim przygodzie pod tytułem życia, to jest oczyszczenie, wypowiedzenie wszystkich swoich słabych rzeczy. To znaczy wypowiedzenie pewnych rzeczy, że tacy jesteśmy, oczyszcza nas i robi nas silniejszym i nie musimy jakby występować z tymi emocjami i tutaj jakby prosić o ten rodzaj współczucia, tylko właśnie oczyszczeni, jesteśmy silniejsi i możemy właśnie być tymi właśnie strasznymi Polakami.
straszny Polak, powiedzenia sobie, że jestem strasznym Polakiem, momentalnie robi ze mnie prawdziwego Polaka.